starszy, to kilka lat od Jakuba Straszewskiego jest Klemens Szczepaniak. Lepsze warunki fizyczne również po stronie młodszego, 19-letniego reprezentanta czempiona Włocławek. Trzeba powiedzieć, że Straszewski jest w tej chwili najbardziej utytułowanym polskim pięściarzem w boksie olimpijskim. Teraz chyba wchodzi w taki trudny okres, dlatego że ma 19 lat, ma czym uderzyć. Klemens Szczepaniak, tak jak wspomniałeś, pochodzi z Zakopanego, trenuje na co dzień w Krakowie. Tak jak teraz, kolejny prawy przyjęty. Teraz wyprostował ją pod Brudkowym Kuba Straszewski. Nie wiem, czy nie powinien właśnie więcej postraszyć takim lewym podbródkowym. Szczególnie jak czarżuje Klemens Szczepaniak. Właśnie przed chwilą trafił takim lewym podbródkowym. No, Zakopiańczyk nie rezygnuje. Świetnie też na każdym rozerwaniu, na każdym odejściu. Wszystko z ciosem w wykonaniu Klemensa Szczepaniaka. Na każde takie spięcie on był jest tą osobą, która wychodzi z ciosem. Szczepaniak jest mocniejszy fizycznie, ale tutaj prawdopodobnie zderzenie głowami. No to jest seniorska walka, w związku z tym nie ma już kasku. Ja byłem sierpowy. Tak. Wydawało mi się, że pod koniec drugiego starcia Kuba bardziej włączył w swój boks pracę nóg i to na pewno przyniosło lepsze efekty. Pochylona głowa, ciasna garda, wchodzi w ten pół dystans Klemens Szczepaniak, no i wtedy jest bardzo groźny. Kuba parę razy trafił w tym starciu lewym hakiem w okolicy wątroby, ale to jest za mało, żeby te ciosy zrobiły wrażenie. Ale chyba powinien też Straszewski bardziej jednak zaryzykować. Zostało 35 sekund. Posłanie rywala na knockdown na pewno dałoby większy spokój, jeżeli chodzi o sędziowski werdykt, a tymczasem odsłonięty i dwa sierpowe bezpośrednio lądują na jego szczęce. No ale jego błąd po lewym haku na wątrobę tak zwanym zrobił krok w linii prostej do tyłu zamiast zejść w swoje prawo. I przeciwnik miał problem, żeby znaleźć go, jego szczękę Kuby dwoma ciosami. No cóż, mnie osobiście wydaje się, że tutaj Klemens Szczepaniak wygrał tą walkę. Przez jednogłośną decyzję sędziów na punkty wygrywa zawodnik z narożnika czerwonego, Jakub Straszewski. Mam wątpliwości co do tego werdyktu, no, ale boks jest sportem subiektywnym.